Hola! Zapraszam na guacamole. Sos meksykański, którego początków można doszukiwać się już w czasach azteckich. Przygotowuje się go z awokado, z dodatkiem soku z limonki, który u nas można zastąpić sokiem z cytryny, odrobiny soli, do tego dodatkowe składniki, często pokrojona drobno papryczka chili, cebula, pomidor, kolendra. Składniki mogą być naprawdę różne. Guacamole dodaje się głównie do tortilli, chociaż Meksykanie podobno używają go do wielu innych potraw. Proponuję przygotować na Sylwestra jako dodatek, na przykład do chipsów. Awokado przekrawam na 4 części i wyjmuję pestki. Każdą część obieram ze skórki. Awokado musi być bardzo dojrzałe, a skórka łatwo schodzić, nawet bez pomocy noża. Kroję awokado na mniejsze kawałki, wkładam do miseczki i wyciskam sok z połowy cytryny. Potem drobno rozduszam widelcem. Bardzo drobno kroję jedną malutką czerwoną cebulkę. Pomidor do guacamole powinien być bardzo mocno dojrzały. Najlepiej jeśli ma miękką skórkę. Jeśli skórka jest odrobinę zbyt twarda, możemy go sparzyć. Ważne też, żeby usunąć gniazda nasienne i bardzo drobno go pokroić. Przed dodaniem do guacamole pomidora i cebulkę trzeba posolić. Najlepsza do guacamole jest czerwona, dojrzała papryczka chili. Ja nie mam, więc użyję takiej ze słoiczka. Mieszam wszystkie składniki razem. Dosypuję kolendrę, świeżą, drobno pokrojoną albo delikatnie ususzoną. I świeżo zmielony pieprz. Dokładnie mieszam i gotowe. Można podawać. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!